Cieszę się, że prowadzimy w rajdzie, bardzo trudnym rajdzie, ale wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć, nie czujemy ulgi, że Wojtka już nie ma. To znaczy z jednej strony tak, bo prowadzimy i sytuacja jest dosyć komfortowa, ale z drugiej strony nie miałem przyjemności z jazdy jak się dowiedziałem, że już nie podjeżdża pod start do odcinka przedostatniego tej pętli, to jakoś coś ze mnie wyparowało, ale ostatnio jest już ok, wskrzesiłem w sobie jakieś siły, motywację i starałem się dobrze bawić. Pierwszy odcinek już mokry w dużej części, drugi suchy, trzeci mokry, czwarty bardzo mokry. Także bardzo zmienne warunki. Teraz druga pętla, więcej suchego, ale sporo z kolei zabłoconych miejsc. Fajnie, trafialiśmy z oponami, ale nie jesteśmy perfekcyjni. Dało się trochę lepiej trafić, a na tym rajdzie to nam się nie udało, ale i tak było bardzo dobrze, bo przejechaliśmy pierwszą pętlę praktycznie całą mokrą na sliku i to też jest duże przeżycie, duża zabawa, frajda i duże doświadczenie. Tak, no bo chyba jestem 1,5 sekundy albo troszkę sekundy przed Łukaszem Habajem. My zmieniliśmy setup auta na drugą pętlę, więc zdecydowanie pewnie się czułem. No ale fajnie, no ścigamy się na sekundy, chyba o to w tym wszystkim chodzi. Pierwszy etap udało się nam skończyć na drugim miejscu, jutro mamy nowy dzień. Myślę, że nawet bardziej wymagający jest, więc będziemy cisnąć. Dzisiaj na przedostatnim OS-ie popełniliśmy błąd, bo nas obróciło i generalnie jeśli chodzi o dobór opon, to trafiliśmy idealnie i wszystko mieliśmy dobrze zaplanowane, ale no niestety popełniłem błąd, w wyniku którego straciliśmy dobre 10 sekund, także pomimo tego, że atakowaliśmy na ostatnim OS-ie, no to jak zwykle brakło nam 1,5 sekundy. No ale generalnie gdyby ktoś przed startem powiedział, że będziemy na trzecim miejscu po pierwszym dniu, to byłbym szczęśliwy. Co prawda marzyłem gdzieś o tym, żeby raczej przejść chłopaków wszystkich poza Kajetanem i Wojtkiem, także szkoda Wojtka. No ale jutro też jest dzień, na pewno będziemy atakować i będziemy chcieli objąć drugą lokatę. Niewiarygodne, że w jednym miejscu deszcz ulewa, 2 kilometry dalej słoneczko, pięknie, gorąco, lato. Za chwilę znowu deszcz, więc no, chyba nikt nie miał łatwo, jeżeli chodzi o dobór opon. Ja na jednym z odcinków straciłem dużo czasu na śliskim, mokrym i tak odrabiałem, ale wystarczyło tylko do 4. miejsca, ale za to 6 sekund czy 6 z kawalątkiem do drugiego, więc jesteśmy bardzo blisko, bardzo ciasno, super. Jutro jest gigantycznie ciężki dzień. Dzisiaj myślę, to co mieliśmy dzisiaj, to jest pikuś w porównaniu do tego, co będzie jutro, jeżeli chodzi o możliwość defektów, kapci i tak dalej, nie daj Boże oczywiście. Natomiast no, nie cieszę się, że jestem 4, wolałbym być wyżej, natomiast jest bardzo mała różnica, bo do drugiego miejsca bodajże mamy 6 sekund. Dobór opon chyba nie mógł się sprawdzić, po prostu warunki były tak zróżnicowane, że nie było dobrych opon i na pierwszą pętlę zdecydowanie trafiliśmy nie najlepiej, bo straciliśmy dosyć dużo na drugim odcinku, który był cały suchy, myśmy mieli opony deszczowe, natomiast druga pętla to już poprawny wybór opon, dobraliśmy takie trochę cięte sliki i na zapasie mieliśmy pełne sliki, ostatni OS był suchy, środkowy był tak pół suchy, pół mokry, pierwszy był mokry, tak, druga pętla to już dobry wybór. Przede wszystkim pierwszy odcinek to był taki najbardziej wymagający odcinek. Dużo błota, dużo zjazdów, podbić. Natomiast dwa kolejne były w miarę powiedzmy, no na pewno łatwiejsze niż pierwszy. Ja myślę, że jutro dopiero tak naprawdę to może być przeprawa miejscami. No cóż, no, pierwsza pętla fatalna, bo nie mieliśmy półosi z tyłu i trochę walki było z samochodem. No a druga, no już w miarę dobrze, takie tam drobne problemy techniczne, trochę auto przerywało, kiedy zmieniałem cały czas podtrzymanie, włączałem, żeby nam za bardzo w pupę nie strzelało, bo jak słyszeliście, nasze auto najgłośniej strzela, w związku z tym jak nie było tłumika, to strzelało nam to w pupę z Magdą.
Zadowolony jestem, chociaż nie uniknąłem błędów. Na drugiej pętli dwa razy zgasiłem samochód. Nie dohamowałem się do jednego zjazdu z głównej drogi. No ale tak naprawdę myślę, że tempo już jest przyzwoite. Miałem świadomość tego, że po rajdzie świnickim czeka mnie dużo pracy i sumiennie się przyłożyłem do testów. Rzeczywiście to auto ma bardzo dużo możliwości konfiguracji ustawienia zawieszenia, stabilizatorów, kątów. Na tym się skupiliśmy. Myślę, że jeszcze ten samochód ma rezerwę, bo rywalizując w Ośce było bardzo kontaktowo z Brianem, a nie ma co mówić, Brian jednak jechał słabszym samochodem. Jestem pierwszy w Ośce, pierwszy w Citroenie, na tą chwilę jestem bardzo zadowolony, chociaż mamy problem z hamulcami. Na ostatnich dwóch odcinkach najprawdopodobniej zapowietrzał się układ i hamulec po prostu wpadał. Nie dawało to komfortu, musiałem dużo wcześniej myśleć o tym, że będę hamował, jak skupiać się nad tym, żeby późno zahamować i wjechać dobrze w zakręt, ale finalnie jestem tutaj, auto jest całe, jestem zadowolony. Tym razem troszeczkę nam pech dokucza. Na pierwszym odcinku tego rajdu złapaliśmy kapcia. Na następne odcinki zmieniliśmy już tą oponę, ale nie trafiliśmy z mieszanką, także też troszeczkę się siłowaliśmy. Gdzieniegdzie przyspieszaliśmy, było to widać w czasach. Na drugą pętlę wyjechaliśmy już w pełni optymizmu. Szło całkiem nieźle, poprawiliśmy troszeczkę nastawy samochodu, szczególnie dyferencjału. Było super do momentu ostatniego odcinka, gdzie złapaliśmy dwa kapcie i naprawdę musiałem dawać siebie wszystko, żeby utrzymać tą pozycję w ręce. Na tą chwilę się udało, ale z bagażu, zapasu czasowego, jak mieliśmy, niestety zostało niewiele. Słuchajcie, fajnie, pierwszy OS super, bardzo mi się podobało, nie wiem, to chyba mój OS był, bo na każdych z tych OS-ów byłem bardzo wysoko, a potem już coś zaczęły się problemy. Na drugim odcinku, słuchajcie, no braking, nie było hamulców, żeśmy wpadli do rowu, no i to nas tak na tyle przestraszyło, że potem było ciężko się odnaleźć. No zobaczymy, jutro jest kolejny dzień, będzie wymieniony hamulec, będzie lepszy i będzie hamował. No szkoda trochę tych sekund, bo naprawdę fajnie było i jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego dnia, mimo że pospadałem w drugiej pętli dość mocno, ale to są rajdy. No tak, dzisiejszy dzień, tyle błędów i tyle przygód, co nie było w zeszłym sezonie, chyba przez cały sezon. No cóż, takie są rajdy i tutaj nie poddajemy się, wręcz odwrotnie, nastawiamy się bardziej bojowo do walki. No błędy wynikają z braku rozjeżdżenia się, z braku treningu, od świdnic nie siedziałem w rajdówce, niestety budżetowo. Mamy jakieś wyliczenie na sezon i niestety w tym wyliczeniu nie mamy uwzględnionych treningów i to właśnie skutkuje potem takimi efektami, czyli jest drogo na rajdzie, a powinno być to przeznaczona kasa na treningi, więc trzeba chyba taktykę trochę zmienić. No cóż, jutro będziemy atakować, na pewno będziemy starali się wbić przynajmniej na pudło, a na pewno będziemy się starali powalczyć z Mariuszem Nowocieniem, gdyż no to jest taki nasz główny konkurent, no z Tomkiem Czopikiem to raczej ciężko powalczyć, to już jest zawodnik tak doświadczony, że mimo swojego, że tak powiem, nie obrazi się Tomek, myślę, na mnie, leciwego wieku jak na rajdowca, to jednak pokazuje lwi pazur i naprawdę ciśnie mocno, kontroluje nas wszystkich i tutaj my jako młodzi musimy się trochę, że tak powiem, napocić, żeby go dogonić, ale myślę, że jutro jest nowy dzień od rana, zresetujemy swoje umysły i ciśniemy do mety tak jak trzeba.